nie jest kombinacja, to nie jest to myślenie o tym, że ja zapalę takie lub inne światło. To myślenie o sensach. O sensach. Jeżeli ten sens jest taki, jak ja mogę go podbić? Ponieważ są, proces jest przygotowywania tych elementów, prawda? To one się już się dramatyzują, prawda? Dam do tego światło, że to jest noc, prawda? I już to się dramatyzuje. A jeszcze czynność jest taka, no, zaszyfrowana, więc to wszystko razem zaczyna się składać na to, że ja mówię, że to światło mi się udało, a niektórzy mówią, no dobrze, to jest bardzo dramatyczna scena, prawda? Ale to jest zlepek elementów właśnie wyszły, jeżeli chodzi o mnie, wyszły od wizualnego pomysłu. Nie, że on się, tylko że on, jakie on musi wykonać czynności i co on takiego robi, żeby to było dramatyczne. W samym założeniu, myśleniu człowieka, ja przynajmniej jako operatora, o czymś, co robię, nie ma w ogóle takich zwrotów, że jest łączka, że idą tu, że idą tam. To nie. W ogóle nie ma. Ja muszę wiedzieć, że coś jest dla czegoś, prawda? I wtedy nie ma spacerków, tylko jest cel i ruch do tego celu. Dla mnie dramatyczne światło to jest najbardziej takie, nie takie jak to, nie takie jak tamto, prawda? Tylko jak ja to zgaszę i tam będzie szło światło stamtąd. To nawet jeżeli to jest dzień, to tamto światło jest dramatyczne. Jak ja rozumiem w ogóle ciemność, a używam jej często. Mam taki nawyk, wyuczyłem się to na prostym filmie, jakim jest dla mnie w tej chwili, bo go kilkanaście razy widziałem, Niepotrzebni mogą odejść, prawda? Film niezwykle dramatyczny, prawda? Który właśnie dzieje się w jedną noc. Coś jest w ogóle z natury rzeczy wbudowane w nocne miasto Londyn, ale są tam rzeczy bardziej dramatyczne. I taką jedną najbardziej dramatycznych wzorców dla mnie jest moment, jak on ukrywa się w piwnicy i jest taka para, która się kocha i wpada piłka i wchodzi dziecko. To jest właśnie taki wzorzec, od którego się nie mogę uwolnić, jak robię sceny takie, że musi być tam obecna sylweta, ponieważ film wymaga pewnej czytelności, więc przechodzę jakby w tą sferę graficzną. Najbardziej wyrazistą graficzną jest, prawda, czarne na białym albo białe na czarnym. Nie używam światła skierowanego tak w sposób dosłowny, i to znaczy skierowanego w tym sensie, że ono pochodzi ze świateł jednostek z soczewkami, skierowanymi, chyba że jest wyjątkowa okazja. Natomiast robię teraz ze światła rozproszonego światło skierowane, prawda, poprzez różne systemy, które wysłaniają, dużo więcej obszerne. I w ogóle uważam, że podstawą współczesnego operatora jest światło takie, które nigdy nie świeci na portret jako światło ostre. W każdym z nas, nie wiem czy w każdym, ale u mnie na przykład istnieje taka chęć spotkania człowieka, którego twórczość widziałem, a którą, z którym się nie miałem okazji spotkać. Bardzo chciałem na przykład Wajda, który zrobił Pokolenie, już mnie zachwycił, ale myśmy się tak trochę widywali w szkole, ale na pewno już chciałem być już przy kanale. Przy kanale nie mogłem być, jeszcze byłem w szkole, więc wchodziłem na plan i tam podglądałem. Ale już z entuzjazmem przyjąłem Popiół i Diament, no bo chciałem go zobaczyć w bliskach, przynajmniej tak się wetknąć. I tak było z każdymi. Tak samo chciałem być z Marczewskim, a tam widziałem Klucznika, czy co tam jeszcze, co on zrobił. Także mnie to ciągnęło, żeby zobaczyć tego człowieka z bliska, być przy nim, z nim razem coś robić. Moje życie składa się jakby twórcze, składa się jakby, no, mówiąc o słusznie o Marczewskim, czy o Falku, bardzo ważnych w końcu też w moim życiu reżysera, to mogę powiedzieć, że no, dominujące postacie, prawda, to były Kutz, Kluba i
moja żona Barbara. Jeżeli chodzi o Kłuca, pierwsze doświadczenie, które dotyczy soli ziemi czarnej, to pierwsze doświadczenie może jest najważniejsze i ono jakby wynikło z tego, że była taka erupcja, nagromadziła się w Kłucu tego dramatycznego oczekiwania na pomysł, na zrobienie czegoś, wyjście w jakiejś depresji. To wszystko właśnie zaczęło pozytywnie się odbijać na tym filmie, który jest, no może, jak mówi Kilar, jednym z lepszych filmów na świecie. Być może to jest słuszne. Ale ja zrobiłem z nim jeszcze kilka filmów i każdy z nich był zawsze dla mnie przygodą i jakby wielką przyjemnością spotkania się z przyjacielem, z dowcipnym człowiekiem, którego ekipa i aktorzy uwielbiają. I jednocześnie zawsze rozumiałem, że istnieje pewien taki rozdźwięk pomiędzy jego sposobem bycia, a tym, co on pokazuje, że znajdujemy się zawsze w dwóch różnych światach. Że raz z jednej strony my jedziemy na plan, rozmawiamy, czy siedzimy gdzieś tam, coś jemy w barobusach, czy rozmawiamy w domu, a z drugiej strony wychodzimy na plan i kreujemy jakąś rzeczywistość. My nie pracowaliśmy nigdy na zasadzie tak jak na przykład Wajda, który przynosił, powiedzmy, Gierymskiego. Tutaj takiego klucza nie ma. To go nie interesuje. On to wszystko wie, on ma oko i on wie, że w pewnych rzeczach się zbliżamy do czegoś, ale nie chciałby tego dosłownie powtórzyć. On, pamiętając o obrazie, nie chce korzystać z jakichkolwiek przenoszonych wzorców. W Soli Ziemi Czarnej ten zlepek postaci tworzy takie wrażenie, prawda, że my oglądamy poprzez losy, przestrzeń, wszystko oglądamy jakby w jakiejś dużej jakby zbiorowości. To mi też się wtedy kojarzy z takim obrazem, który gdybyśmy tak jak u Bruegla zaczęli się przyglądać tym szczegółom, to byśmy zobaczyli, jak każdy indywidualnie walczy. Wychodzi najczęściej jego proces myślenia jest procesem myślenia człowieka o przestrzeni dzieciństwa. To moim zdaniem jest bardzo ważne dla każdego reżysera, dla każdego człowieka. Ja wielokrotnie nawet mówiłem moim studentom, że właściwie wyobraźnia dziecięca jest na całe życie. Myślę, że człowiek, jeżeli jest jakby włączony w zawód i kocha swój zawód, to musi dążyć do tego, a poza tym jestem ciekaw wszystkiego, więc musi się cały czas uczyć. Ja nie mówię o tym, że ja przeszedłem wszystkie jakby koleje kina, prawda, od widomego, jeszcze widzianego przeze mnie pod koniec lat 30. kina niemego. Teraz jestem świadkiem zamknięcia największej fabryki taśmy, prawda. Trzeba się przyzwyczaić do nowego nośnika. I to się trzeba uczyć tego, prawda, bo to było największym skokiem dla mnie. Do taśmy to ja się uczyłem stopniowo tam 5 czy 8 lat, prawda, nim jakby już władałem tym sprawnie. No. Nie marzyłem nigdy, żeby być reżyserem. Nie chciałbym być reżyserem. Nie jest to moje marzenie. Natomiast moim marzeniem, żeby być za plecami dużego reżysera, dobrego, wspaniałego, który robi ciekawą rzecz i mu pomagać. Mam naturę człowieka, który chciałby pomagać, być może to jest też wada. Bo niektórzy nie potrzebują takiego podpowiadacza, czy takiego człowieka, który się z czymś narzuca, czy tam mówi o swoich rzeczach. Operator musi być niezwykle dyskretnym człowiekiem, niezwykle
drugoplanowym, a jednocześnie musi jakoś przeforsować swoje jakieś pomysły. Przecież one często są w porównaniu z ideą, którą realizuje reżyser, są tandetne. Co tu dużo mówić? Jeżeli niektóre przechodzą, to tylko dlatego, że one u reżysera układają się w jakąś formę nieco głębszą, albo są elementem tej formy głębszej.